Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Araulen, a to jest Farming Simulator 2013 Titanium Edition. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie jeździć i kultywować pole, bo ostatnio sobie zwoziliśmy belę i dzisiaj czas właśnie to zakultywować, by potem wkroczyć do akcji z orką. Jedziemy już z koksem. Wgrałem sobie też, jak widzicie, S-limiter. I wgrałem sobie jeszcze taki mod, który pokazuje... Nie wiem, zapomniałem, jak on się nazywa. Wgrałem sobie taki mod, który pokazuje, jak kto jest obecnie przy jakiej maszynie. I gdy na przykład jeździ sobie kombajn lub jest jakaś przyczepa, to pokazuje to jego zapełnienie. Więc to się przydaje, gdy pracownik kosi bądź coś innego robi, bo wtedy wiem, kiedy mniej więcej będzie potrzebował wysypać i tak dalej. To pole jest dosyć duże, nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, ile to nam zajmie. Będę starał się też wprowadzać jakieś... jakby to powiedzieć... takie urozmaicenia odcinków w sposób taki, że odcinki byłyby zdecydowanie krótsze. Tak teraz są po 30-25 minut. Myślę, że miałyby max 20 minut. I po prostu ciąłbym te odcinki, pokazywał te najciekawsze momenty, bo stwierdziłem, że to może was nudzić. Symulatory farmy to są ogólnie stosunkowo nudne rzeczy, a widza może tam zaciekawić jakaś tam konkretna rzecz w danym odcinku, i żeby do niej tam dobrnąć, może nie chcieć oglądać całego i to go po prostu może zniechęcić, więc myślę, że wprowadzę właśnie takie cięcia, żeby odcinki były przyjaźniejsze dla większej ilości widzów. Wiem, że niektórzy z was oglądają całość odcinków i wam się to podoba, ale chcę też trafić do szerszego grona odbiorców, że tak powiem. I w związku z tym chcę właśnie takie urozmaicenia wprowadzić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało jeszcze do końca, bo nieraz po prostu mam tak, że non-stop coś ciekawego gadam. Wtedy troszkę szkoda to wycinać, ale jeśli nic nie będzie sensownego, to będę starał się jak najwięcej wyciąć, żeby te odcinki były ciekawsze. Myślę, że to wypali i być może już w tym odcinku będzie właśnie przedsmak tego widać, ewentualnie już nie przedsmak, a już po prostu wdrożenie tego pomysłu. I myślę, że to właśnie wypali. Dlaczego to robię? No tak jak mówiłem, chcę trafić do szerszego grona odbiorców, bo myślę, że, nie przechwalając się oczywiście, myślę, że moje materiały nie są takie złe, a ostatnio wyświetlenia są kiepskie. Zastanawiałem się troszkę nad tym. Nie mam bladego pojęcia, co robi źle, bo pierwsze odcinki miały i mają bardzo dużą ilość wyświetleń. Natomiast te nowe, no cóż, zawiodłem się troszeczkę i chciałbym właśnie trafić do szerszego grona widzów z tym. Uprzedzam, nie zarabiam na razie nic. Na razie, bo nie wykluczam, że kiedyś, jeśli jakoś się rozwinę na YouTube, to do tego przystąpię. Póki co nie zarabiam i nie robię tego dla hajsu. Po prostu chcę, żeby być może niektórzy po prostu bardziej cieszyli się tymi odcinkami. Może niektórzy nawet nie wiedzą o nich i gdy te odcinki będą krótsze, ciekawsze, będą mogli to polecać także znajomym. Chcę po prostu zrobić swoisty, swego rodzaju azyl
dla symulatorów, nie tylko farmy, bo teraz wkroczył na mój kanał War Thunder, który jest swoistym symulatorem wojny powietrznej. Może niedługo na kanale pojawią się też inne symulatory, czego nie wykluczam. Po prostu nie mam obecnie zbyt dużo pieniędzy, żeby sobie zapewnić tam wszystkie gierki, z których chciałbym nagrywać, a tego troszkę jest. A nie chcę nagrywać z czegoś, co ściągnąłem, spiraciłem, bo nie popieram piractwa. Moim zdaniem lepiej jest poćwiczyć cierpliwość, poczekać, pograć w jakieś darmowe tytuły, których też troszkę jest i są fajne, i potem kupić sobie tą gierkę jakąś i mieć satysfakcję z tego: no, wydałem tyle pieniędzy na to, ale taka ta gra jest zarąbista, naprawdę warto było, niż po prostu ściągnąć ją sobie. Niektórzy z szybkim internetem tam jakieś gierki mogą nawet w kilka godzin ściągnąć, a jakieś mniej ważące nawet w godzinę. No i co? No, pobiorą, zagrają, pograją, przejdą i potem cóż, ściągają następną. Natomiast gdy się kupi tą grę, wyda na to jakąś tam część swoich pieniędzy, to jest ta satysfakcja: kupiłem, przeszedłem, nie mogę się oderwać. I to jest właśnie spoko w przypadku oryginalnych gier. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie tak mam i tego się trzymam. Nie chcę nagrywać, przede wszystkim piracić i potem nagrywać jakiś gier, bo no, nie tędy droga. Pozwólmy też zarobić producentom i potem mamy prawo czegoś wymagać i ten producent ma z czego nam zapewnić jakieś nowe rzeczy w przypadku nowych części bądź jakiejś aktualizacji do obecnej części, aniżeli ściągniemy tą grę i potem wymagamy nie wiadomo ile. Jednak dużo osób właśnie tak do tego podchodzi. W związku z tym, no cóż, producent nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby... Nie mówię, że w przypadku każdej gry tak jest i że wszyscy piracą. Producent potem nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby tą grę zrobić tak, jak gracze by chcieli i on sam zapewne też by chciał. Więc właśnie trzymam się oryginalnych gier. To, jak wy będziecie robić, to jest wasza decyzja. To była po prostu taka anegdotka i moje stanowisko w tym temacie, które nasunęło się właśnie po wspomnieniu, po napomnieniu, że będę chciał też nagrywać inne gierki. W swojej kolekcji mam też ETS-a dwójeczkę z symulatorów. Nie mam dodatku Going East, ekspansja polska. Myślę, że ETS-a też mógłbym nagrywać. Tylko kwestia jest... są dwie kwestie właściwie. Czy z modami, czy bez. Czyli w tym także jakąś customową mapą, których jest mnóstwo, tych fanowskich konstrukcji. Czy też podstawkę na oryginalnych tam, bez zero modyfikacji, tak? Poza tym kwestia jest też, że nie mam żadnego pada ani kierownicy, więc w ETS-a gram w połączeniu klawiatura plus myszka i niestety wychodzą z tego czasami różne nieprzyjemne sytuacje. W związku z czym musiałbym się zastanowić, aby to miało wyglądać, bo czasami ja tak lamię, że aż wstyd by było światu to pokazać. Poza tym, co jeszcze mam do powiedzenia na ten temat? Trasy w ETS-ie, jak każdy z fanów wie, każdy w ogóle, kto się interesuje tą gierką i wie, o co chodzi, że te trasy trwają długo, zanim tam zajedziemy. Wiadomo, początkowo te trasy są krótkie i stosunkowo szybko je można przejechać.
I z początku te odcinki by właśnie takie były, jednak później zastrzegam, że chciałbym wtedy zacząć profil od nowa, żeby po prostu na odcinkach spróbować zbudować takie ciężarówkowe imperium. Chociaż myślę, że mojego kumpla i tak to nic nie pobije, bo na dzień bodajże 6 albo 5 marca on miał mnóstwo hajsu w grze i 16 zatrudnionych kierowców. Więc to jest miazga i zanim bym go pobił, to minęłyby wieki. Ale po prostu chciałbym tam jakieś swoje, takie małe imperium ciężarówkowe zbudować i pokazać wam, jak właśnie do tego dążę. I myślę, że tutaj jakaś customowa mapka by była fajna do tego. Taka, którą mało osób gra, a ma jakieś swoiste, ciekawe, charakterystyczne cechy, które by zaciekawiły oglądających, jak i mnie samego. Nie mam wizji, jaka ta mapa miałaby być, nie mam pojęcia, nie mam żadnych wstępnych ustaleń, ani nic. To takie po prostu wolne przemyślenia. Więc, a potem, gdyby były te dłuższe trasy, najprawdopodobniej bym musiał to solidnie ciąć, żeby nie zanudzić was. Zresztą to właśnie chcę wprowadzić, tak dużo cięć w filmach, a w ETS-ie to by było w ogóle już tego mnóstwo, bo wiem, że niektóre trasy to są naprawdę długie i po 2 godziny jedną się jedzie, nawet więcej, więc to była masakra to wszystko nagrywać. Kolejną sprawą jest też multi do ETS-a i to najprawdopodobniej będę już na 100% nagrywał, nawet gdybym nie nagrywał singla. Widziałem prezentację alfy tego modu, tak, bo jest to mod tworzony przez polską grupę, niezależną grupę moderską, deweloperską. Kilka fanów gry po prostu postanowiło wykorzystać swoje umiejętności i stworzyć taki multiplayer. I oglądałem tą prezentację alfa i było to naprawdę, naprawdę spoczko. Więc myślę, że jakby dał radę, to by multi wypadało nagrać, nagrywać, w ogóle serię jakąś ogarnąć. A z singlem to pomyślimy. Poza tym to ma wejść do użytku publicznego dopiero w okolicach wakacji. I to jeszcze nie full wersja, tylko beta bodajże. Więc to jeszcze mamy dużo czasu. Co by tu jeszcze powiedzieć? Nie mam bladego pojęcia, co by tu jeszcze powiedzieć. Mamy 11 minut, 12 prawie, ponad już. Więc ja może przymknę troszkę jadaczkę i wdrożę wreszcie, postaram się wdrożyć ten system wycinania. Okej. Troszkę, parę razy sobie przejechaliśmy i teraz mam taką sprawę do was. Właściwie dwie sprawy. Więc pierwsza. Wiem, że wielu osobom z was nie podoba się to, w jaki sposób prowadzę ten let's play z farminga. Przez to, że dość znacząco krytykuję grę za jej wady. Cóż, ja się odnosiłem do tego kilka razy w różnych sposobach i odnosił się więcej do tego nie będę, ale chciałbym was o coś spytać, o dwie rzeczy z farmingiem związane. Po pierwsze, co chcielibyście, abym zmienił? Tutaj no, nadejdą zmiany w formie tego skracania odcinków, ale coś poza tym, co wam się nie podoba, oprócz tego, że krytykuję czasami dość często grę, co wam się jeszcze w moich let's playach tutaj, czy w ogóle spośród innych gier nie podoba, czy mój słowotok, czy sposób mojego wypowiadania się, staram mówić bardzo czysto, wyraźnie, choć wiadomo, że nie zawsze to wyjdzie.
Czy na przykład, nie wiem, nie podoba się wam soundtrack, który wrzucam do odcinków? Nie chcecie go, chcecie inny, chcecie ciszej, głośniej? Czy może, nie wiem, coś innego, czy przeszkadzają wam te adnotacje, które wrzucam na w odcinkach tam do Facebooka, do Aska? Po prostu napiszcie, co wam się w tej serii, w tej i nie tylko w tej serii, nie podoba. I ja postaram się to zmienić, w końcu tworzę to dla was, nie dla siebie. Poza tym jest jeszcze druga kwestia odnośnie farminga, mianowicie mody. Wiem, że modów do tej gry to jest masa, ta gra w ogóle słynie z modów, to jest jej główny punkt, główny atut i tak dalej. I chciałbym was się zapytać, czy chcielibyście jakieś mody zobaczyć na let's playu z tej gierki w moim wykonaniu? Mam tu także na myśli mapy. Nagrywam właśnie to DLC Titanium, ale możliwe, że bardziej bym do was trafił, gdybym nagrywał jakieś inne mapki, mody i tak dalej. Więc także prosiłbym, abyście wyrazili swoją opinię, czy chcecie mody, jak tak, to jakie. Czy chcecie jakąś inną mapkę, jak tak, to dawajcie jakieś propozycje. Bo no w sumie to DLC jak dla mnie nie ma nic ciekawego, są duże pola i tak dalej, ale mapka nie jest zbyt ciekawa. Nie, to nie jest żaden hejt, to nie jest w tej chwili krytyka, tylko no po prostu spodziewałem się lekko czegoś więcej i jestem gotów zmienić mapkę, wgrać jakiś pakiet modyfikacji i tak dalej, jeśli byście tylko chcieli. I chętnie bym się sprawdził w roli na czymś innym właśnie. Wiele rzeczy ciągle nie ogarniam, jak na przykład te, wiem, że są te różne przygotowywania pasz dla zwierząt, te różne przeróbki zielonki i tak dalej, ale to wszystko z czasem się nauczę, mam nadzieję. I właśnie stąd ta kwestia map, bo wiem, że każda, wiele map ma jakieś swoje tam dodatkowe funkcje, takie rzeczy, mody mają te system brudzenia, traktory mają mod orki i tak dalej. Więc jeśli byście chcieli właśnie zobaczyć farminga w nowej postaci na moim kanale, no to piszcie, ja po prostu zacznę nowy sezon i odcinki będą lecieć od początku, czyli będzie pisać Farming Simulator 2013, sezon drugi, odcinek pierwszy, tak? I wiem, że gra z tymi modami wygląda ciekawiej, więc jeśli macie jakieś propozycje, to piszcie. Z góry mówię, niestety mapy o charakterze takim polskiej wsi, standardowa, mała wieś i tak dalej, plus maszyny takiej wielkości, jak na przykład Ursus C330, Ursus C360, Zetory podobnej wielkości, to wszystko odpada. Dlaczego? Mieszkam na małej wsi, nie wiem, to jest może ze 400 mieszkańców, może nie. I ja dosyć się naoglądam tego w rzeczywistości, w tym realu tak zwanym. I chciałbym poznać coś nowego, więc nie próbujcie nawet dawać wersji takich właśnie pod polską farmę, bo najzwyczajniej w świecie to i tak nie zagram. Wiem, że jesteście mało aktywni pod filmami, jednak liczę na to, że pod tym filmem właśnie się zepniecie, że tak powiem, i dacie znać na te aspekty, które wam opowiadałem, bo to dla mnie dosyć ważne, także w stosunku do dalszego kierunku prowadzenia kanału. Jest to już dokładnie, czy jeszcze nie? Nie chcę mi się liczyć. W każdym razie jest to już około pół roku, jak kanał istnieje. Zdobyłem w te pół roku ponad 1000 widzów. To jest dla mnie ogromny sukces.
I chcę po prostu dalej się dostosowywać do tego, czego wy oczekujecie ode mnie. W związku z czym stąd te pytania. Liczę, że dacie znać, co i jak, wyrazicie konstruktywną opinię. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Odcinek dość krótki, zakultywowaliśmy to pole. Potem będziemy sobie orać. W zależności od tego jeszcze, czy podejmiecie decyzję o zmianie mapki, modu i tak dalej, czy nie. Jeśli byście ewentualnie nie podjęli takiej decyzji, no to ja będę sobie dalej prowadził ten let's play w tym stylu jak teraz. No i proszę też właśnie dajcie znać odnośnie tych innych rzeczy, co byście zmienili w moich odcinkach i tak dalej. Więc to by było na tyle. Zapraszam was na mojego Facebooka, facebook.com/raulenplay. Zapraszam was także na mojego Aska, ask.fm/araulen. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.